Pod koniec lat 60. sytuacja na polskiej wsi była wyjątkowo trudna. Stan ten wynikał z takich czynników jak niedostateczne inwestycje w gospodarstwa indywidualne, dysproporcje między produkcją paszy a hodowlą zwierząt, błędna polityka cenowa władz komunistycznych oraz niesprzyjający klimat, który wtedy był. Polscy rolnicy od dłuższego czasu zmagali się z pierwszymi trzema trudnościami, jednak niekorzystne warunki atmosferyczne dodatkowo pogłębiły kryzys w rolnictwie. W efekcie produkcja rolna w 1970 roku utrzymała się na poziomie sprzed 3 lat. Problemy z zaopatrzeniem rynku pogłębiły się, a konieczność importu pasz dodatkowo obciążyła bilans płatniczy kraju. Rolnicy nie mogli też liczyć na wsparcie ze strony władz. Pierwszy sekretarz Władysław Gomułka zarzucił rolnictwu, że ciągnie w dół gospodarkę socjalistyczną. Zmiana przywództwa przyniosła nowe spojrzenie i konkretne działania. Edward Gierek, obejmując władzę, reprezentował odmienną perspektywę i twierdził, że gospodarka żywnościowa jest sprawą całego narodu. Dążono do uniknięcia kolejnych społecznych niepokojów. Dlatego zdecydowano się na zmianę podejścia do wsi, widząc w niej potencjał rozwojowy. Już w 1971 roku wprowadzono kilka rozwiązań, które spotkały się z pozytywnym odbiorem rolników. Między innymi podniesiono ceny skupu trzody chlewnej, bydła i mleka, co wyraźnie poprawiło rentowność hodowli. Zniesiono także obowiązkowe dostawy. Uruchomiono preferencyjne kredyty na rozwój infrastruktury wiejskiej, a rolnicy zostali objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Przejdźmy teraz do mechanizacji rolniczej. Na początku lat 70. rozpoczął się proces mechanizacji prac polowych. W 1970 roku wyprodukowano ponad 30 tysięcy ciągników rolniczych marki Ursus. Niestety ich jakość nie zawsze była zadowalająca. Wydajność tych maszyn odpowiadała pracy jedynie 1,5 konia, co oznaczało niewielki wzrost efektywności. W tym okresie na polskich polach pojawił się także słynny kombajn Bizon. Historia jego powstania jest interesująca. Władze uznały bowiem, że dotychczasowy kombajn Wistula był już stary i nakazały fabryce w Płocku zmianę produkcji na bizony i kosy. Jednak tamtejsi inżynierowie, działając poza godzinami pracy, opracowali nowy projekt maszyny, co zaowocowało powstaniem kombajnu Bizon. To nowoczesna maszyna szybko zyskała miano Rolls-Royce'a polskiego rolnictwa i była chętnie wykorzystywana w propagandzie sukcesu. Choć władze intensywnie inwestowały w mechanizację rolnictwa, nie wszystkie przedsięwzięcia kończyły się sukcesem. Budowa nowoczesnych maszyn do zbioru zielonek, ziemniaków czy buraków często przynosiła rezultaty odbiegające od oczekiwań. Nie wyeliminowano jednak problemu faworyzowania gospodarstw państwowych i spółdzielczych. PGR-y, mimo że były mniej wydajne niż gospodarstwa indywidualne, miały znacznie łatwiejszy dostęp do maszyn, takich jak ciągniki Massey Ferguson oraz innych maszyn. Absurdalność ówczesnych przepisów sprawiała, że bardziej opłacało się zezłomować sprzęt, niż go sprzedawać właścicielom gospodarstw indywidualnych. W efekcie wiele maszyn, takich jak mucarnie czy kombajny, trafiło na złom, choć mogłoby wspomóc prywatnych rolników. Kolektywne gospodarstwa miały przewagę nad indywidualnymi. Dyskryminacja gospodarstw indywidualnych pozostawiała problem również w latach 70. Poza ograniczonym dostępem do maszyn podejmowano też inne kroki, by osłabić sektor prywatny. Mimo że gospodarstwa indywidualne wykazywały wyższą wydajność niż ich państwowe odpowiedniki, osiągały to wbrew polityce władz i przy znacznie skromniejszych zasobach. Przykładowo, gospodarstwa te miały 4-krotnie gorsze wyposażenie techniczne i 3-krotnie mniej nawozów sztucznych niż gospodarstwa państwowe. Niemniej jednak w propagandzie komunistycznej kolektywne rolnictwo przedstawiano jako bardziej efektywne i perspektywiczne. Władze podejmowały też konkretne kroki ograniczające rozwój indywidualnych rolników. Minister rolnictwa wprowadził zakaz nabywania ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi przez gospodarstwa prywatne, a lokalne organy często zrywały umowy dzierżawy z indywidualnymi rolnikami. Dodatkowo w obliczu starzejącego się społeczeństwa wiejskiego i brak następców w wielu gospodarstwach prywatnych władze próbowały skłaniać rolników do przekazywania ziemi państwu w zamian za emeryturę. To posunięcie spotkało się z sprzeciwem, który doprowadził do powstania Komitetów Samoobrony Chłopskiej. Wszelkie działania mające na celu osłabienie gospodarstw indywidualnych nie przynosiły zamierzonych efektów. Nadal przewyższały inne formy gospodarstw pod względem wydajności. W 1975 roku generowały 27 tysięcy złotych produkcji czystej na jednego zatrudnionego, podczas gdy w spółdzielniach
PGR-ach wynik ten wynosił 22 tysiące złotych, a w PGR-ach zaledwie 11 tysięcy złotych. Udajemy się teraz do produkcji roślinnej, a produkcji zwierzęcej. W pierwszej połowie lat 70. pogłębiły się nierówności między produkcją roślinną a zwierzęcą. Komunistyczne władze, jak wspomniano, zadbały na początku swych rządów o hodowców, podnosząc ceny skupu trzody chlewnej oraz bydła. Produkcja roślinna jednak pozostała w cieniu tych działań, co spowodowało, że w ciągu 5 lat produkcja zwierzęca wzrosła o 30%, podczas gdy produkcja roślinna jedynie o 12%. Rezultaty tej polityki były łatwe do przewidzenia. Wzrósł import pasz, koniecznik do wyżywienia rosnącej liczby zwierząt, co generowało coraz wyższe koszty. W związku z tym rozwój produkcji zwierzęcej, jak większość działań w tamtym czasie, finansowano kredytem. Wraz z rosnącymi płacami zwiększyło się spożycie mięsa. Obawiając się niezadowolenia społecznego, komuniści unikali podnoszenia jego cen, jednocześnie wspierając rozwój hodowli. Jednak przy stałych cenach i rosnących kosztach produkcji opłacalność hodowli zaczęła go gwałtownie spadać. Hodowcy trzody chlewnej w pewnym momencie mogli zarobić więcej, rozładowując wagony, niż z produkcji rolnej. W 1976 roku podjęto próbę podniesienia cen mięsa, jednak wzrost o 69% wywołał falę protestów, m.in. w Radomiu i Ursusie. Ostatecznie wycofano się z podwyżek, a dalsze kredyty miały stanowić ratunek dla gospodarki. System gospodarki żywnościowej uległ poważnym zakłóceniom. Dodatkowo część żywności była eksportowana na wschód. Nieskuteczna polityka władz sprawiła, że już w 1974 roku import żywności przewyższył jej eksport. Sytuację pogorszył nieurodzaj w drugiej połowie lat 70. Między 1976 a 1980 rokiem produkcja roślinna spadła wtedy o 16%, podczas gdy produkcja zwierzęca wzrosła jedynie o 2%. Spotęgowało deficyt pasz. W 1979 roku wartość importu żywności z zachodu, mimo oficjalnej niechęci do niego, wyniosła aż $1 miliard. Udajmy się teraz do dekady kredytów. Edward Gierek, następca oszczędnego, surowego Władysława Gomułki, przestrzegany był jako zręczny zarządca. Priorytetowo traktował rozwój gospodarki, a nie ideologię komunistyczną. Wiele osób pokładało w nim nadzieję na poprawę życia. I rzeczywiście, początek lat 70. był czasem, gdy wzrastała konsumpcja. Inwestycje prowadzone były na masową skalę. Społeczeństwo poczuło namiastkę dobrobytu, czegoś lepszego. Wszystko to, niestety, odbywało się na kredyt i nie do końca było realizowane w przemyślany sposób. Polskie rolnictwo lat 70. to świetny przykład podejmowania nieracjonalnych działań. Dobry zarządca przecież nie lokuje w większości kapitału w najmniej wydajne działy, spółdzielnie i PGR-y. Nie utrudnia rozwoju tym najsprawniejszym. Nie doprowadza do tego, że zależnie od siebie obszary, takie jak produkcja roślinna i zwierzęca, rozwijają się nierównomiernie, generując dodatkowe problemy. Choć wielu z sentymentem wspomina czasy Edwarda Gierka, to można powiedzieć jedno. Nie były to czasy dobrego gospodarowania. Udajmy się teraz do ciekawostek rolnictwa w latach 70. Jak wiemy, przeszło one istotne zmiany, zarówno technologiczne, jak i ekonomiczne, które miały duży wpływ na produkcję rolną i rozwój wsi. Oto kilka ciekawostek związanych właśnie z tym okresem. Zielona rewolucja. Lata 70. to czas intensyfikacji zielonej rewolucji, która rozpoczęła się w latach już 60. Jej celem było zwiększenie produkcji rolnej poprzez wprowadzenie nowych, bardziej wydajnych odmian roślin, zwłaszcza pszenicy i ryżu. Tak, zgadza się, ryżu. To dzięki tej rewolucji wiele krajów rozwijających się, takich jak Indie czy Meksyk, było w stanie znacznie zwiększyć produkcję żywności. Kluczową postacią zielonej rewolucji był Norman Borlaug, który w latach 70. kontynuował swoje prace nad udoskonaleniem odmian roślin, co otrzymał w 1970 roku Nagrodę Nobla. Wzrost mechanizacji. W latach 70. XX wieku mechanizacja rolnictwa nabrała tempa. Traktory, kombajny i maszyny rolnicze stały się powszechnym widokiem na polach, co znacznie zwiększyło wydajność pracy rolników. W Polsce w latach 70. przyjęto plan mechanizacji rolnictwa, a fabryki takie jak Ursus stały się kluczowe dla właśnie polskiego rolnictwa. Chemizacja i nawozy sztuczne. W latach 70. wzrosło wykorzystanie nawozów sztucznych i pestycydów. Był to efekt rozwoju przemysłu chemicznego, który dostarczał rolnikom coraz bardziej zaawansowane środki ochrony roślin. Choć to pozwoliło na zwiększenie plonów, zaczęły pojawiać się także pierwsze obawy o negatywne skutki dla środowiska. Popularność zdobyły nawozy azotowe, potasowe i fosforowe, które stały się kluczowe dla intensyfikacji upraw. Udajmy się teraz do transformacji rolnictwa w PRL. W krajach takich jak Polska, w ramach PRL rolnictwo nadal było zdominowane przez gospodarstwa indywidualne, ale rozwijały się także PGR-y. Polityka państwa nakładała nacisk na kolektywizację. Jednak w Polsce nie doszło do pełnej kolektywizacji, jak miało to miejsce na przykład w ZSRR. Pod koniec lat 70. w Polsce prowadzono program Gierka, który zakładał
zakładał modernizację rolnictwa. Był to czas kredytowania gospodarstw rolnych oraz inwestycji w infrastrukturę na wsi. Jednak nadmierne zadłużenie kraju wpłynęło negatywnie na późniejsze lata. Rozwój hodowli zwierząt, zwłaszcza w sektorze przemysłowym. Wiele krajów wprowadzało nowe technologie hodowli bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. Masowa produkcja mięsa zaczęła się intensyfikować, a metody hodowli zmierzały w stronę bardziej zautomatyzowanych procesów. Teraz próby ograniczenia nadprodukcji w USA i w Europie. W krajach rozwiniętych, takich jak USA czy państwa zachodniej Europy w latach 70. pojawił się problem nadprodukcji. W odpowiedzi na to rządy wprowadzały polityki mające na celu ograniczenie produkcji, aby zapobiec spadkowi cen. W USA wprowadzono na przykład subsydia za ugórowanie ziemi, które miały na celu ograniczenie nadmiaru produktów rolnych na rynku. Jak wiemy, w latach 70. to czas intensywnych migracji ze wsi do miast. W wielu krajach młodzi ludzie opuszczali gospodarstwa rolne, szukając lepszych perspektyw w przemyśle i usługach. W Polsce ten trend również się nasilał, co prowadziło do spadku liczby osób zatrudnionych w rolnictwie. Przedostatnią rzeczą jest to, że zaczęto zwracać uwagę na problemy związane z intensyfikacją produkcji rolnej. To wtedy pojawiły się pierwsze ruchy na rzecz rolnictwa ekologicznego, które miały na celu minimalizowanie stosowania chemii w uprawach i hodowli. Ostatnią rzeczą są globalne instytucje wspierające rolnictwo. W latach 70. wiele międzynarodowych organizacji, takich jak FAO, koncentrowało się na poprawie sytuacji żywnościowej w krajach rozwijających się. To czas, kiedy rolnictwo stawało się przedmiotem globalnej polityki, a walka z głodem zyskała większy wymiar międzynarodowy. Te zmiany i wydarzenia z lat 70. miały ogromny wpływ na kształtowanie się współczesnego rolnictwa i jego dalszy rozwój. Technologiczny postęp z jednej strony umożliwiał większą wydajność, ale z drugiej strony zaczął rodzić wyzwania związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem.